Klub Poselski Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Potrzeba ustanowienia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa nie podlega dyskusji. Kresowiacy o godne upamiętnienie ofiar i nazwanie tej zbrodni zgodnie z prawdą walczą naprawdę od wielu lat. A od 27 lat, kiedy to ustrój polityczny przestał stanowić dla nich zagrożenie, wyrażają swoje stanowisko głośno i wyraźnie. Niestety, Szanowni Państwo, przez 27 lat nie udało się ustanowić 11 lipca świętem upamiętniającym ofiary tego ludobójstwa. Nie udało się nazwać tego, co stało się w latach 40. XX wieku. Nie udało się nazwać tej zbrodni ludobójstwem. Przez 27 lat rządy pozostawały głuche na postulaty bądź co bądź dużej grupy społecznej. W Polsce szacuje się, że osób powiązanych z kresami lub pochodzącymi z kresów jest blisko 6 milionów. Jedyne inicjatywy, które pojawiły się w sprawie upamiętnienia tej rzezi, albo dotyczyły tylko doraźnego upamiętnienia w formie uchwały, albo znacząco wykrzywiały przekaz i charakter tego upamiętnienia. Należy wspomnieć tutaj chociażby, tutaj do pana posła Święcickiego, projekt Platformy Obywatelskiej, ten potworek słowny, którego żeście użyli, czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. To trochę jak, może powstrzymam się od komentarza. Uważam, że to hańba dla tej Izby. Hańba dla wszystkich poprzednich rządów. I w tym roku sytuacja uległa zmianie. Po części za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, po części za sprawą klubu Kukiz 15, po części również za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzy ugrupowania zasiadające w Sejmie wymienione wcześniej, ale również część posłów pozostałych ugrupowań, nie w całości ugrupowania, ale są posłowie w pozostałych ugrupowaniach, którzy też popierają potrzebę godnego upamiętnienia tych ofiar. Pojawiły się dwa projekty ustaw i dwa projekty uchwał. Dwie uchwały i jedna ustawa zawierają słowo ludobójstwo. I to należy podkreślić, że to jest znaczący postęp w stosunku do tego, co mieliśmy w latach potrzebnych. Wreszcie nazwaliśmy tą zbrodnię ludobójstwem i wybrzmiało to wielokrotnie z ust parlamentarzystów w zasadzie chyba wszystkich opcji politycznych. Dyskusja w tej chwili toczy się o rodzaj dokumentu, na podstawie którego zostanie ten dzień ustanowiony. W tej chwili procedujemy uchwałę, natomiast zaznaczam, że stanowisko klubu Kukiz 15 od początku jest jednoznaczne. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar, pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN, UPA na obywatelach zamieszkujących wschodnie kresy II Rzeczpospolitej powinien zostać ustanowiony w drodze ustawy. Niestety, pomimo wystarczającej ilości czasu, przypominam, projekty ustaw w tej sprawie zostały złożone i w lutym, i w marcu, nie było woli politycznej, aby już w tym roku takie święto pojawiło się w kalendarzu. Jak można zauważyć, podczas tego posiedzenia, jeżeli istnieje wola polityczna, to takie święto można ustanowić w ciągu kilku kolejnych dni obrad. Tym bardziej nie rozumiem tłumaczenia niektórych posłów PiS-u, że nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby taki dzień ustanowić wcześniej. Przypominam, projekty od 3-4 miesięcy leżą w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Dla uzasadnienia tego, wczoraj, Szanowni Państwo, mieliśmy posiedzenie połączonych Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Kultury i Środków Przekazu. Udało się przedyskutować cały projekt, nanieść stosowne poprawki. Dzisiaj mamy sprawozdanie komisji, drugie czytanie. Najprawdopodobniej do końca tego posiedzenia uda nam się ustanowić ten dzień. Wielka szkoda, że nie dwa tygodnie temu, tak jak żeśmy wnosili i prosiliśmy podczas informacji bieżącej. Jeszcze większa szkoda, że nie udało się przeprocedować ustawy, bo to byłoby spełnienie w całości oczekiwań kresowiaków. Szkoda. Mimo że jako klub nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani takim rozwojem sprawy i w dalszym ciągu będziemy stać na swoim stanowisku, to jesteśmy gotowi w tej chwili poprzeć projekt uchwały. Oczywiście czujemy pewien niedosyt, natomiast mamy święto 11 lipca, nie tak jak przez chwilę obawialiśmy się, że będzie to jakieś wyimaginowane święto 17 września. Mamy słowo ludobójstwo. Jedyne, z czym mamy zastrzeżenia, i są to poważne zastrzeżenia, jest to projekt uchwały, a nie ustawy.
Uważamy, że kresowianom należy się coś więcej niż markowana troska o ich sprawę. Należy im się to święto ustanowione w drodze ustawy. Przy okazji chciałem złożyć dwie poprawki, ponieważ niestety tutaj prośba do posła sprawozdawcy. Projekt, który żeśmy otrzymali po pracach komisji, niestety troszeczkę różnił się z tym, co żeśmy przeprocedowali. Kilka słów zostało, co być może jakaś rozbieżność redakcyjna, myśmy mieli jednak inne zdania. Niektóre to są dwie poprawki. Panie pośle, to proszę je po prostu złożyć. Jasne. Przejdziemy do kolejnego.